ostatnio dotarła do mnie hipoteza, że jeżeli coś cię boli, czyli masz jakiś lęk, coś cię boli, czegoś się obawiasz, to po prostu czegoś nie widzisz. Czyli patrzysz na rzeczywistość i czegoś nie zauważasz. Bo jeżeli zauważysz, to nagle problem zniknie. Bo na tym to polega. Jeżeli znasz pewne zasady świata, jeżeli wiesz, jak świat działa, czyli na przykład kończę studia i powinni do mnie sami zadzwonić pracodawcy, nawet ja nie powinienem wysłać żadnego CV, to tak świat nie działa. Tak ten Matrix nie działa. To nie są zasady Matrixa. Więc jeżeli rozumiesz zasady Matrixa i akceptujesz, no bo nie masz innego wyjścia, po prostu tak działa świat. No, nie zrobię tak, że na przykład teraz zmieniam zasady Matrixa i przechodzę przez drzwi, nie? I no tak, świat nie działa, albo przynajmniej ja nie znam technologii, która pozwala to coś takiego osiągnąć. Natomiast jeżeli wiesz, jak działa Matrix, w którym żyjesz i coś cię boli, to po prostu czegoś nie zauważysz. I zadawaj sobie pytanie, czego ja nie widzę? Czego jeszcze brakuje? Dlaczego się pojawia na przykład ten ból i stres?